Dzień dobry, witam wszystkich Państwa na webinarium poświęconym transportowi intermodalnemu. Roboczy tytuł, jaki nadałem temu webinarium, sprowadza się do pytania, czy transport intermodalny to jest przyszłość transportu ładunków, czy też nisza technologiczna. Na wstępie może parę słów uzasadnienia, czy też wprowadzenia w ogóle do tła, w którym transport intermodalny obserwowalnie szybko się rozwija. Otóż od ponad dwóch dekad mamy na świecie bardzo wyraźny podział pomiędzy państwami, w których dokonuje się produkcja towarów powtarzalnych, konsumpcyjnych, gotowych, natomiast na całym świecie dokonuje się konsumpcja tych dóbr. Stwarza to niezwykle duże wyzwanie dla całego sektora transportowego, a to w takim zakresie, aby sprawnie i jak najtaniej przewieźć te produkowane głównie w krajach Azji Południowo-Wschodniej, mam tu na myśli Chiny, Tajlandię, Indonezję, Bangladesz, do pozostałych krajów na całym świecie. Przewóz ten oczywiście opiera się w głównej mierze na żegludze kontenerowej, jako tej gałęzi transportu, która udźwignie największą ilość, wolumen ładunków, które podlegają konteneryzacji, a następnie są one dystrybuowane w obrębie kontynentu, do którego taki mega kontenerowiec dociera. Swoją drogą transport morski jako taki obsługuje około 90% wszystkich ładunków, jakie na świecie podlegają wymianie handlowej i jest to ponad 11 miliardów ton, z czego żegluga kontenerowa przejmuje dość dużą część tych ładunków, posługując się flotą ponad 6 tysięcy statków, którą można podzielić na taką, która funkcjonuje w układzie żeglugi oceanicznej i tutaj mamy do czynienia z tymi największymi megakontenerowcami, i w drugiej komplementarnej części, to znaczy żegludze dowozowej. Tradycyjny układ przewozów, jaki przez długie lata budowano na świecie, bazował tak naprawdę na samochodach ciężarowych. Czyli wszystko to, co do portu przyszło, na zaplecze portowe, czyli w głąb kraju, w którym ulokowany jest port i do którego dany ładunek docierał, przewożono wprost samochodem ciężarowym. Albo też, i tu mówię o już relacjach handlowych wewnątrzkontynentalnych, od samego miejsca produkcji do miejsca konsumpcji najłatwiej wszystkim zawsze było tradycyjnie przewieźć transportem drogowym, czyli w samochodach ciężarowych, każdy ładunek. I tak może by i zostało, gdyby nie radykalnie rosnący popyt na dobra. W związku z tym radykalnie rosnący wolumen ładunków, jakie zaczęły w cudzysłowie po świecie krążyć. Doprowadziło to do sytuacji, którą możemy w tej chwili obserwować na wielu drogach i autostradach, nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie czy na świecie. Otóż chodzi o zatłoczenie, czyli tak zwaną kongestię. Gdyby rzeczywiście wszystko w tej chwili miało iść transportem drogowym, praktycznie drogi by stanęły w jednym wielkim korku. Na szczęście mamy inne gałęzie transportu, alternatywne, tudzież komplementarne. I tu zmierzam już powoli do definicji czy zakresu transportu intermodalnego, który należałoby rozumieć tak naprawdę jako proces przewozu ładunków zjednostkowanych, gdzie główny odcinek, tak zwany main leg, opiera się na transporcie kolejowym lub wodnym, przy czym w ramach transportu wodnego głównie rozumiemy tutaj żeglugę kontenerową, czasem żeglugę promową, względnie żeglugę śródlądową. Natomiast początkowe i końcowe odcinki tego procesu realizowane są za pomocą najbardziej elastycznego, najbardziej wygodnego środka transportu, czyli właśnie samochodu ciężarowego. Czyli tak naprawdę zamiast realizować cały proces door-to-door transportu tylko
w samochodzie ciężarowym, podjęto wysiłek jednostkowania ładunku w miejscu produkcji czy w miejscu wytworzenia, tak aby był on łatwo zabieralny przez samochód ciężarowy. Natomiast ten samochód ciężarowy nie wyrusza w długą trasę przez całą na przykład Europę czy Polskę, tylko wyrusza na krótki odcinek do najbliższego terminala. Tam, gdzie może być rozładowany z tej jednostki transportowej, przeładowany na przykład na kolej, na barkę lub też na statek i wtedy w długi odcinek, czy ten główny odcinek wyrusza i na innej gałęzi transportu. Przy okazji chciałbym wyjaśnić też pewne wątpliwości, tudzież bałagan pojęciowy, definicyjny, jaki w sektorze transportu intermodalnego występuje. Otóż z pewnością spotkacie się Państwo nieraz z innymi definicjami, takimi jak na przykład transport multimodalny, czy też transport kombinowany. Tytuł webinarium opiera się na transporcie intermodalnym. Gdyby chcieć rozebrać to na poszczególne elementy, intermodalny to jest wewnątrzgałęziowy tak naprawdę. Multimodalny to jest wielogałęziowy. Kombinowany, czyli łączony w jakieś różne, połączone ze sobą układy, tak aby jeden proces zaistniał. Skąd te różne definicje się biorą? W zasadzie można zaobserwować, że co kraj to obyczaj, co kontynent to definicja. Tak naprawdę uważam, że nie należy zbyt dużo czasu i energii poświęcać na rozstrzyganiu, która definicja jest bardziej prawidłowa czy prawdziwa. Tak naprawdę pokrótce tylko przedstawię, co każda definicja oznacza w tym najnowszym układzie, w najnowszym rozumieniu, a następnie chciałbym, abyśmy i tak przyjęli na przyszłość terminologię transportu intermodalnego jako tą obowiązującą w Europie i odpowiadającą tak naprawdę w pełni rzeczywistemu rynkowi przewozów ładunków zjednostkowanych w różnych technologiach. A o tym za chwilę jeszcze powiem. Otóż transport intermodalny, gdybyśmy chcieli zdefiniować, to będzie tak naprawdę przewóz ładunków zjednostkowanych za pomocą co najmniej dwóch gałęzi transportu, bez potrzeby przeładowywania samego ładunku pomiędzy tymi gałęziami transportu. Definicja jest niezwykle szeroka. Obejmuje wiele tak naprawdę procesów w praktyce, o których możemy się dowiedzieć, przeczytać, czy też na żywo zobaczyć w terminalach, które są dokonywane. Druga definicja transportu multimodalnego sprowadza się do sformułowania, iż jest to przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu na podstawie umowy o przewóz multimodalny z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu multimodalnego, do oznaczonego miejsca przeznaczenia w kraju innym, położone na tym samym lub innym kontynencie. Jak Państwo widzicie, już teraz transport multimodalny wykazuje pewne przesłanki czy cechy, które muszą zaistnieć, aby ta definicja mogła być właściwie zadysponowana do określonego procesu. Po pierwsze, dotyczy to tylko procesów transportowych międzynarodowych, a więc transport multimodalny całkowicie wyklucza wewnątrzkrajowe przewozy. Jeżeli chodzi o takie duże państwa europejskie jak Rosja, czy Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy, czy nawet Polska, gdzie zdarzają się tego typu przewozy, możemy śmiało powiedzieć, że w związku z tym ta definicja transportu multimodalnego nie może obowiązywać, no bo nie jest pokonywana granica państwa. Druga rzecz.
jest w tej definicji wskazane, że towar przejmuje w pieczę operator transportu multimodalnego, czyli jest pewna instytucja, czyli ten operator transportu multimodalnego, która musi zaistnieć. W większości systemów prawnych krajów taka instytucja nie występuje. Nie jest ona zdefiniowana czy zunifikowana w jakichkolwiek kodeksach. W związku z tym w pewnym sensie mówimy o martwym zapisie. I ostatni element, bardzo ważny w tej definicji, mówiący o tym, że ten proces przewozowy musi być realizowany na podstawie umowy o przewóz multimodalny. Ta umowa zdefiniowana jest w Międzynarodowej Konwencji o przewozie multimodalnym towarów. Ona była wystawiona w 1980 roku, natomiast w rzeczywistości jeszcze w praktyce tak nie funkcjonuje, ponieważ niewiele państw ją ratyfikowało, w związku z tym nie ma ona dużego pola oddziaływania, tudzież nie jest popularna. A zatem ta definicja wydaje mi się niepotrzebna w naszych warunkach, polskich czy też europejskich, a stąd też uważam ją, że ją za jakby nieprzystającą do realiów. Natomiast transport kombinowany, ta definicja bardzo mocno ewoluuje. W tej chwili odbywają się bardzo intensywne prace w komitecie odpowiednim dla kwestii transportowych przy Unii Europejskiej, a ewoluuje dlatego, że wiążą się z tym dość duże pieniądze. Na samym początku transport kombinowany uważano za transport intermodalny, ale realizowany wyłącznie w układzie drogowo-szynowym. Czyli ograniczono z całego procesu intermodalizmu tylko te, które są transportem łamanym pomiędzy transportem drogowym a kolejowym. W ramach transportu kombinowanego innych gałęzi po prostu nie przewidywano. I tak było od lat 60., 70., kiedy to bardzo powoli kwestie przewozów kontenerowych w Europie się rozwijały. Natomiast z biegiem czasu uznano, że tą definicję warto zawęzić. Zawężano ją chociażby w zakresie odcinka drogowego, jaki można było pokonać w ramach tej definicji. I tu padały wielkości rzędu do 150 km, albo też mniej więcej niż 20% łącznej długości całego odcinka transportowego w relacji door-to-door. Najnowsza dyrektywa, która wprowadziła definicję transportu kombinowanego, to są tak naprawdę dyrektywa z 2015 roku i wcześniejsza z 1992 roku. I one definiowały już transport kombinowany jako taki proces przewozu kontenerów lub nadwozi wymiennych, który w początkowej i końcowej fazie obsługiwany jest transportem drogowym, na głównym zaś odcinku obsługiwany jest przewozami kolejowymi względnie wodnymi. Jak mówię, w tej chwili nad tą definicją trwają bardzo silne prace. Jest bardzo silne lobby, które chciałoby, aby definicja tego transportu kombinowanego była właściwie rozumiana. Powiedziałem też, że wiążą się z tym pieniądze. A dlaczego się z tym wiążą pieniądze? Ano dlatego, że jeżeli uznamy transport kombinowany jako proekologiczny, taki, który warto wspierać na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w Unii Europejskiej, różnego rodzaju funduszami czy programami wspierającymi rozwój infrastruktury, wtedy się okaże, że poza gałęziowym ujęciem, czyli wsparciem w budowie autostrad, wsparciem w budowie samych dróg, torów kolejowych, także operacje wykonywane w ramach transportu kombinowanego także mogą uzyskać dofinansowanie. We wcześniejszych wariantach, czy we wcześniejszym rozumieniu transportu kombinowanego nie było to możliwe. A jak
później jeszcze Państwu przedstawię nieco więcej szczegółów dotyczących efektywności ekonomicznej. Klucz tak naprawdę sukcesu transportu intermodalnego leży właśnie w kosztach stworzenia całego łańcucha intermodalnego. A ten w największej swojej mierze opiera się na budowie infrastruktury, przy czym infrastruktura liniowa tak naprawdę to jest ta istniejąca zarówno w gałęzi transportu drogowego, jak i kolejowego, tudzież wodnego, śródlądowego. W związku z tym to, na co intermodal czy transport kombinowany zwraca szczególną uwagę, to jest budowa terminali, czyli punktów węzłowych, w których dokonuje się zmiana środka transportu z drogowego na kolejowy, z kolejowego z powrotem na drogowy i tak dalej. I teraz, jeżeli odpowiednia definicja przyjęta przez Komisję Europejską zaistnieje, to prawdopodobnie stworzą się nowe warunki do rozwoju transportu kombinowanego w Unii Europejskiej. W ramach transportu intermodalnego, tak naprawdę poza definicją tego intermodalu i jak mówię, w Unii Europejskiej transportu kombinowanego, który stoi na równi tak naprawdę z pojęciem intermodalu, ważne jest też bardzo zdefiniowanie intermodalnej jednostki ładunkowej. Takie coś miało miejsce przed kilku laty. Zestandaryzowano, zdefiniowano to, co może być intermodalną jednostką ładunkową i w tej chwili wszystkie nowe takie jednostki wprowadzane i używane na rynku Unii Europejskiej mają swój tak zwany kod ILU, ILU, czyli kod, według którego będzie można rozpoznać, z czym mamy od razu do czynienia i w związku z tym, jakie wymiary ta jednostka posiada. No i trzecia rzecz, trzecia część składowa intermodalu, to są odpowiednio zdefiniowane terminale i odpowiednie zrozumienie tego przez wszystkie organy Unii Europejskiej, a także przez państwa członkowskie, pozwoli w przyszłości na właściwe zrozumienie i wsparcie tego rodzaju transportu. Jeszcze może krótko wspomnę, prawdopodobnie Państwo kojarzycie podział transportu według rodzajów i według gałęzi. Wspominałem kilkakrotnie już pojęcie gałęzi transportu. Otóż transport intermodalny, tudzież kombinowany, nie jest ani gałęzią żadną transportu, ani raczej rodzajem transportu. Jest to specyficzny przypadek, który bazuje na kilku gałęziach. Zresztą jak definicja przed chwilą przeze mnie przytoczona Państwu pokazała, jest to proces transportowy, w którym używa się co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu. Nierzadko, szczególnie w relacjach międzykontynentalnych, są to procesy, gdzie trzy lub cztery gałęzie uczestniczą, więc nie jest to ta liczba dwóch minimalnych wcale jakaś taka ograniczająca. A to bardzo, bardzo ważna rzecz w tej całej technologii. Otóż łączymy ze sobą zalety wysokiej elastyczności, czy najwyższej w zasadzie elastyczności przestrzennej i dostępności samochodu ciężarowego. Łączymy do tego ze sobą wysoką wydajność transportową i relatywnie wysokie prędkości robocze transportu kolejowego z najwyższą z możliwych wydajnością przewozową pod względem ilości jednorazowej partii ładunkowej transportu morskiego i jednocześnie najniższymi kosztami możliwymi w transporcie właśnie także morskim. Dlaczego w ogóle powstał transport intermodalny? On się wziął jeszcze z dawnych lat 50. ubiegłego wieku, kiedy to pomysły wojskowych do zjednostkowania ładunków w jakieś takie duże czy bardzo duże pakunki, a jednocześnie, żeby te pakunki były bezpieczne, miały
sztywne ściany, żeby wilgoć nie wchodziła, żeby te ładunki, które w środku się zapakuje, nie ulegały uszkodzeniu. W cywilu wymyślono, że te jednostki, a były to już pierwsze kontenery, wprowadzi się po to, żeby wyeliminować konieczność ciągłego ręcznego przeładowywania poszczególnych sztuk towarów. Towary tak naprawdę, a w tej chwili jak Państwo zobaczycie na to, co się dzieje na paletach, co jest przewożone, no to są kartony, worki czasem, beczki, skrzynie, wiadra, najróżniejsze jednostki, które też są jednostkami ładunkowymi. Tylko że w relacji z samochodu ciężarowego na statek w portach to ludzie przez długie wieki przenosili na swoich plecach czy na swoich barkach te pojedyncze sztuki towarowe. Natomiast zajmowało to bardzo dużo czasu, a z tym wiązały się też ogromne koszty. Nie dość, że statek stał wtedy 2-3 tygodnie celem za lub wyładunku, to jeszcze kosztował taki pobyt statku w porcie bardzo dużo. Wymyślono, że mając taki kontener pusty w zakładzie produkcyjnym, będzie się od razu z taśmy produkcyjnej załadowywało na palety określony wolumen tych drobnych sztuk towarowych, a następnie gotowe palety wprowadzało do kontenera. W ten sposób kontener był bez problemu naładowywany w miejscu produkcji i tak działoby się to niezależnie od tego, czy to byłby samochód ciężarowy, czy kontener, czy magazyn. Więc ten proces nie generował dodatkowych kosztów. Natomiast ogromne oszczędności wprowadziło wprowadzenie kontenera w obrót portowy czy terminalowy, gdzie gotowy kontener przyjeżdżał na samochodzie ciężarowym, był podejmowany przez odpowiednie urządzenie w terminalu i przeładowany na kolejny środek transportu. Oszczędności czasu i pieniędzy były na tyle duże, że kontener stał się powszechnie stosowaną jednostką transportową i jednocześnie ładunkową. Kontenery znalazły zastosowanie praktycznie w przewozie wszystkiego. W tej chwili, w obecnych czasach, przewozi się nawet i węgiel, i siano, i różne inne masowe ładunki. Kontenerów jest bardzo, bardzo dużo, różnego rodzaju specjalizowanych pod konkretne grupy towarowe wręcz. Są oczywiście też kontenery uniwersalne, które mogą być stosowane dla różnego rodzaju ładunków. Szczególnym typem kontenera są reefery, czyli chłodnie, które posiadają własne agregaty, które można podłączać do prądu na statku, tudzież w porcie czy na pociągu i w ten sposób zapewnić ciągłe zasilanie tych agregatów i utrzymywać temperaturę na przykład minus 65 stopni, która jest wymagana do przewozu tuńczyków mrożonych. Kontenery też są miejscem na przykład dojrzewania niektórych owoców, jak na przykład banany, gdzie odpowiednia temperatura rzędu 12-15 stopni plus wilgotność duża jest utrzymywana właśnie przez specjalne agregaty, które wymagają zasilania. Są też oczywiście kontenery do przewozu ładunków płynnych. Są tak zwane połówkowe kontenery dla ładunków szczególnie ciężkich. Są wreszcie same kontenery platformy, bez boków, ale ze słupkami, tak żeby można było je wciąż piętrzyć, czyli spełnia się podstawowy warunek, ale o tym za chwilę jeszcze powiem. Natomiast można było w związku z tym przewozić na takich platformach ładunki typu samochód ciężarowy czy jakieś inne urządzenie rolnicze, które nie jest narażone na czy nie jest wrażliwe na warunki przewozu, a jednocześnie nieco wystaje poza obrysy kontenera, ale wciąż mieści się jeszcze w prowadnicach, w bejach na statku. Tak więc idea jednostkowania ładunku sprowadziła się do chęci oszczędności na czasie, a zatem i na pieniądzach. No i w tej chwili podstawową jednostką ładunkową w transporcie intermodalnym jest kontener. Kontener jest zdefiniowany przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną ISO. Ona wprowadziła odpowiednie wymiary, które obowiązują na całym świecie.
szerokość stała 8 stóp, wysokość tutaj od połówkowych, czyli 4 stóp przez 8 stóp i 6 cali, 9 stóp, 9 stóp i 6 cali, czyli tak zwane high cube'y. Czyli tu mamy kilka wariantów wysokości kontenera, natomiast co do długości, tu mamy do wyboru 10, 20, 30 lub 40 lub 45 i to są te najczęściej spotykane na świecie wielkości kontenerów, ale w Stanach Zjednoczonych czy na kontynencie Ameryki Północnej bardzo często można spotkać też kontenery o długości 53 i 60 stóp. Takie długie jednostki wynikają z możliwości technicznych po prostu. W Europie skrajnie ładunkowy i promienie skrętów dróg, a przede wszystkim limity maksymalnej długości zestawów drogowych nie pozwalają na przewozy tak długich ładunków. Najdłuższe kontenery, jakie wolno w Polsce przewozić i w większości krajów Unii Europejskiej, to są 45-stopowe. Natomiast z transportem intermodalnym w całym tym procesie poszukiwania oszczędności kosztów powstało jedno bardzo ważne zjawisko. Dodatkowy przeładunek w terminalu załadunku i ta sama operacja w drugą stronę w terminalu wyładunku. Możecie się Państwo domyśleć, że po pierwsze taka usługa kosztuje przewoźnika, po drugie wybudowanie takiego terminala także kosztuje. Dla przykładu terminal DCT kontenerowy w porcie Gdańsk jedynka kosztowała około 240 milionów dolarów, dwójka około 280 milionów dolarów, a zatem inwestycje to są naprawdę spore. Jedno urządzenie przeładunkowe to jest wydatek rzędu od 1 do 5 milionów dolarów w zależności od wydajności, wielkości itd. A na jednym urządzeniu się nie opiera cały terminal. W związku z tym, tak jak te znaczne plusy, o których mówiłem, transportu intermodalnego występują, tak najważniejszą wadą całego rozwiązania jest koszt przeładunkowy w związku z łączeniem kilku gałęzi transportu. Podsumowując przesłanki zatem, jakie przyświecały rozwojowi transportu intermodalnego, to są ekonomiczne, tak jak mówiłem, wykorzystywanie tego, że transport kolejowy i morski są tanimi gałęziami transportu, natomiast transport drogowy jest elastyczny i praktycznie wszędzie dotrze, nawet bez konieczności posiadania drogi asfaltowej. Tak, te przesłanki ekonomiczne sprowadzają się przede wszystkim właśnie do najniższych kosztów. Przesłanki środowiskowe. Jeżeli oszczędzamy paliwo w przeliczeniu na pracę przewozową, jaka jest konieczna do przewiezienia określonej liczby kontenerów, no to wiadomo, że transport morski jest tym najczystszym, najbardziej proekologicznym rozwiązaniem. I teraz, jeżeli zastąpimy tysiące czy miliony procesów przewozowych w transporcie drogowym, ograniczymy ten transport drogowy wyłącznie do obsługi do najbliższego terminala i z ostatniego terminala do miejsca odbioru, czyli tutaj tylko ten transport drogowy będzie miał zastosowanie, na głównych odcinkach zaś przerzucimy ten ładunek na kolej lub na wodę, okaże się, że generujemy ogromne oszczędności, czy redukujemy w znacznym stopniu zanieczyszczenia. I te przesłanki środowiskowe sprowadzają się przede wszystkim właśnie do redukcji zanieczyszczenia, ale też przy okazji redukcji hałasu, redukcji wibracji związanych z wybuchem pojazdów kołowych na autostradach, czy też ze zmniejszeniem liczby wypadków. No bo wiadomo, jeżeli na długich dystansach jest znacznie, znacznie mniej samochodów ciężarowych, tym ryzyko wypadków także maleje. Mamy trzecią jeszcze przesłankę techniczną, która została stworzona dzięki rozwojowi technologicznemu. Mam tu na myśli różnego rodzaju technologie przeładunkowe, które pozwalają nam zarówno w układzie pionowym, jak i poziomym przeładowywać jednostki ładunkowe z jednego ośrodka transportu na drogi. Takimi najbardziej innowacyjnymi w tej chwili rozwiązaniami w przeładunku poziomym to jest technologia Modalor na przykład lub też Cargo Beamer, czy też Innovatrain.
Natomiast bardzo ciekawe rozwiązania szykują się dla kluczowego elementu, jakim jest tak zwana ostatnia mila. A tutaj przewiduje się w Unii Europejskiej w ciągu najbliższych 4-5 lat zezwolenie na tak zwane long and heavy vehicles, czyli długie i ciężkie pojazdy, pod warunkiem, że one będą stosowane w technologiach intermodalnych. Już w Polsce w tej chwili mamy zapis ustawowy, który pozwala nam zwiększyć o 2 tony masę całkowitą składu na polskich drogach, ale pod warunkiem, że przewóz o tak zwiększonej masie realizowany jest właśnie do lub z ostatniego terminala, czyli w układzie intermodalnym. 2 tony to może nie jest dużo w polskich warunkach i tutaj z pewnością warto by zwiększyć ten parametr. Natomiast mamy takie kraje jak Szwecja czy Finlandia, gdzie w tej chwili normalnym parametrem jest 60 ton. Szwedzi pracują nad 80 tonami, Finowie natomiast nad 75 bodajże tonami. Ale mamy też technologię e-tracków, czyli samochodów ciężarowych o napędzie elektrycznym, o napędzie gazowym, tudzież o napędzie wodorowym. I to wszystko składa się na przesłankę techniczną, która będzie pozwalała nam bardzo szybko rozwinąć i skrócić czas i zmniejszyć koszty, także koszty zewnętrzne, czyli zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko poprzez właśnie alternatywne napędy, także w rozwiązaniach ostatniej mili. Co nas czeka w przyszłości w transporcie intermodalnym? Proszę Państwa, spodziewalibyśmy się, że po Europie będą jeździły składy kolejowe o bardzo dużej częstotliwości, o wysokiej punktualności, że będą to składy bardzo ciche, nie przeszkadzające mieszkańcom zamieszkującym tereny wzdłuż korytarzy kolejowych. Spodziewamy się nowoczesnych wagonów, wydajnych terminali, nowoczesnych technologii przeładunkowych, zaawansowanych systemów informatycznych, głębokiego procesu digitalizacji, czyli no, cyfryzacji wszystkiego, co się da tak naprawdę w tym procesie, poczynając od zlecenia przewozowego przez umowę, przez awizację poszczególnych jednostek ładunkowych, sprowadzenie wszystkiego do postaci elektronicznej, tak, żeby każdy zainteresowany w tym procesie mógł bez problemu w czasie rzeczywistym mieć dostęp do każdego dokumentu, do którego powinien mieć dostęp. Bardzo ważnym elementem jest także pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych dla zasilania transportu. I tu nie tylko jest mowa o e-trackach, ale także o elektryfikacji linii kolejowych, zwłaszcza tych, gdzie przewozi się towary, bo pasażerskie już są w dużej mierze w Europie zelektryfikowane. Natomiast składy towarowe wciąż jeszcze najczęściej poruszane są za pomocą lokomotyw spalinowych. I tutaj oczekiwalibyśmy elektryfikacji tych linii, wprowadzanie lokomotyw elektrycznych, a prąd, który w tych liniach miałby płynąć, powinien pochodzić albo z instalacji fotowoltaicznych, albo z farm wiatrowych. Co mamy w Polsce w ramach transportu intermodalnego? Proszę Państwa, może nie są to imponujące ilości, ale co roku wolumen przewożonych jednostek transportowych wzrasta o około 4-5%. Za ostatni rok miniony pełen możemy stwierdzić, że to było około 2,1 miliona TEU przywiezionych transportem kolejowym w relacjach w większości do lub z polskich portów morskich. Te 2,1 miliona TEU to jest około 20 milionów ton, co wobec 100 milionów ton, jakie łącznie przewozi się, przeładowuje we wszystkich polskich portach, można powiedzieć, że jest to 1/5. Natomiast wobec wszystkich przewożonych ładunków w Polsce drogą kolejową to jest około 10%. I ten wolumen rósł w ciągu ostatnich 10 lat od poziomu tak naprawdę 1-2% i doszedł w tej chwili do 10%.
Możemy też obserwować wzrost średniej odległości przewozu tych jednostek w transporcie intermodalnym drogą kolejową i w tej chwili on wynosi około 230 km. Jednocześnie też rośnie taki parametr jak praca przewozowa. Jest ona mierzona w tonokilometrach i w roku 2019 to było około 7 miliardów tonokilometrów. W Polsce no, mamy dość nietypowy intermodal, on w 100% opiera się na przewozach kontenerów. Mieliśmy próby przewozu naczep siodłowych z Gdyni do Styrkowa, natomiast póki co jeszcze popyt na to nie wystąpił w takim stopniu, żeby zaspokoić przynajmniej jednego operatora na tej linii. Natomiast od lat słyszymy tak zwane idee tiry na tory i ta już powoli zaczyna się rozwijać w układzie horyzontalnym, w korytarzu A2, czyli w tranzycie polskim z Niemiec do Rosji i w drugą stronę z Rosji do Niemiec. Mamy w Polsce 39 terminali intermodalnych, z czego 6 to są terminale portowe i łączna zdolność przewozowa, przeładunkowa tych terminali to jest około 9 milionów TEU na rok. Podsumowując, chciałbym zakończyć dość optymistycznym stwierdzeniem, że transport intermodalny mimo wszystko to chyba jest przyszłość transportu. To jest wybór najlepszych elementów z poszczególnych gałęzi, tak jak mówiłem, wysoką elastyczność i dostępność transportu drogowego. Łączymy na tych odcinkach, gdzie nie mamy już torów, czy jeszcze torów. Natomiast na tych długich dystansach, tam gdzie możemy, realizujemy masowy transport, naraz 80 kontenerów na jednym składzie pociągów, czy też 20 tysięcy kontenerów na dużym mega kontenerowcu. I wykorzystujemy z każdej gałęzi to, co najlepsze. I tworzymy jeden wspólny proces transportowy. Jednocześnie osiągamy dzięki temu niskie koszty, jakie zawdzięczamy głównie transportowi morskiemu. No i jednocześnie też spełniamy ostatnio coraz ważniejszy aspekt, to znaczy oszczędności czy środowiska, ochrony środowiska i minimalizujemy także i ten aspekt w postaci redukcji emisji do atmosfery, redukcji liczby wypadków, negatywnych skutków tych wypadków oraz wielu, wielu innych negatywnych aspektów, które wiążą się oczywiście z transportem, a zwłaszcza transportem drogowym. Państwa, mam nadzieję, że chociaż trochę udało mi się Państwa tym tematem zainteresować. Temat jest niezwykle szeroki, jak chociażby sama definicja, która dotąd jeszcze nie doczekała się, transportu kombinowanego mam na myśli, nie doczekała się ostatecznego kształtu w terminologii czy w nomenklaturze Unii Europejskiej, pokazuje, że to jest wciąż świeże. Różne technologie, jakie są w tej chwili tworzone, kierunki typu elektryczne napędy, na napędy wodorowe, na zastosowanie napędów gazowych, nowoczesne systemy i środki przeładunkowe, które chwytają naraz na przykład 2 lub 9 kontenerów, a przecież taki kontener to jest 30 ton mniej więcej, pokazują, że ten transport intermodalny z pewnością będzie się rozwijał. Po pierwsze dlatego, że jest on proekologiczny, po drugie dlatego, że mimo wszystko pozwala on bardzo często osiągać zyski i dodatkowo zyski te mogą pojawiać się także tam, gdzie dotąd one nie występowały, przez właśnie nowoczesne systemy przeładunkowe i rozwiązania ostatniej mili. Dziękuję Państwu bardzo i do zobaczenia.